pobożeniem zła. Halleluja! Jeżeli ty jesteś tą osobą, która kilka tygodni zmarła ci mama i przez co wszedło w ciebie odrzucenie, to chcę ci dzisiaj powiedzieć o tym, że jest odpowiedź na twoją sytuację. Jest odpowiedź na twoją sytuację, że nie musisz żyć odrzuconym człowiekiem. Nie musisz żyć człowiekiem, który cały czas się zmaga z czymś. Dzisiaj tutaj jesteśmy, aby wam mówić o Bogu mocy. Nie jesteśmy tutaj, aby wam mówić o jakichś pierdołach religijnych. Jezus Chrystus przyszedł do mojego życia 6 lat temu i poznałem się z Nim osobiście. On przyszedł do mojego życia, ponieważ ja zapragnąłem tego. Ja powiedziałem: Jezu, przyjdź i zmień moje życie. Ja byłem dobrym człowiekiem. Zawsze chodziłem do kościoła. Od młodzieńczych lat rodzice prowadzili mnie do kościoła i myślałem, że wszystko będzie dobrze, że jakoś przeżyję te życie, że jak będę dobrym człowiekiem, jak się będę dobrze starać, to jakoś wpuści mnie ta Bozia do nieba. Ale dowiedziałem się w Bożym Słowie, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I nie ma człowieka bez grzechu. Nie ma czego sprawiedliwego ani jednego. I może dzisiaj myślisz sobie, że jesteś dobrym człowiekiem, że wcale nie potrzebujesz Jezusa. Ale Biblia nam mówi, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Bez względu na to, co przychodzisz teraz w życiu, bez względu na to, ile grzechów popełniłeś, bez względu na to, ile czasu chodziłeś do kościoła, potrzebujesz się narodzić na nowo. Tu nie chodzi o to, że ty będziesz zmawiał jakieś litanie, że ty przed Bogiem coś wypracujesz. Nie wypracujesz nic. Bóg ukazał swoją miłość do człowieka, że On umarł za twoje grzechy. I to jest odpowiedź na życie ludzkości, każdego człowieka, który tutaj na tej ziemi jest skażony grzechem, egocentryzmem. Każdy człowiek jest oddzielony od Boga. Dlatego Biblia mówi, że każdy zgrzeszył. Nie ma człowieka sprawiedliwego ani jednego. I dzisiaj wam głosimy to, że możecie dzisiaj doświadczyć żywego Boga w waszym życiu. Ja kiedy zawołałem do Niego, to On przyszedł. On zrujnował wszystkie bałwany w moim życiu, dlatego że ja chciałem tego. Pytanie, czy ty chcesz? Czy ty chcesz, aby Chrystus zasiadł na tronie twojego życia? Czy chcesz, aby diabeł cały czas cię dojeżdżał? Żeby problemy i choroby i cierpienia cały czas cię dojeżdżały? Jeżeli tego nie chcesz, to przyjdź dzisiaj do Niego. Powiedz: Jezu, chcę się z Tobą spotkać. Chcę Ciebie doświadczyć. Chcę doświadczyć Twojej miłości. Chcę doświadczyć Twojej obecności. Przyjdź do Niego dzisiaj i tak mu powiedz: to jest wielki kozak, to nie jest Bóg religia, to nie jest Bóg jakiejś pisanki czy jakiejś palenki. To nie o to wszystkim chodzi. Tu chodzi o to, abyś ty realnie doświadczył Boga, abyś ty się realnie z Nim spotkał, abyś ty realnie się z Nim spotkał. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz to uczynić. Zrób to dzisiaj. Jutro może nie nadejść. Nie wiesz, czy jutro będziesz żyć, czy nie. A więc dzisiaj jeszcze podejmij tą decyzję. Dzisiaj zawołaj do Niego. Zawołaj dzisiaj do Chrystusa. Jeżeli masz problem w brzuchu, została ci operacja 3 tygodnie temu i lekarz powiedział, że to się nie wgoi. Jeżeli chcesz, przyjdź tutaj na to miejsce. Ja położę swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiony. Zostaniesz uwolniony. To dzisiaj jest dzień. Dzisiaj może być dzień zwycięstwa w twoim życiu. Nie musisz chorować. Nie musisz cierpieć biedy. Nie musisz być dojeżdżany przez diabła. Możesz być wolnym człowiekiem. Możesz być człowiekiem usprawiedliwionym. Usprawiedliwionym przez krew Jezusa. Nie przez twoje dobre uczynki. Przyjdź do Niego. Po prostu przyjdź i zawołaj do Niego. To jest banalnie proste. Banalnie proste. Zrób tą decyzję dzisiaj w życiu. Podejmij dzisiaj najważniejszą rzecz w życiu. Oddania swojego życia Jezusowi.